Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy grę w Reinet King, League of Legends Story. I od razu wam powiem, że dostałem komentarz od Genziego, który pisze, iż... Pisał w sumie, iż... Troszeczkę źle korzystamy z Yasuo. I tutaj przyznam ci rację. Genji napisał, że w sumie liczymy na łódź szczęścia z Ultimate'a. W sumie nawet nie czytając i nie patrząc co... Dokładnie sprawia, że te umiejętności są takie mocne. I to prawda, bo jakby nie patrzeć, przedłużenie gromu wykorzystuje do 60 punktów przeładowania, zadając 341 punktów obrażeń i dodatkowo 22 obrażeń za każde zużycie 10 punktów przeładowania. Czyli musimy jak najwięcej gromadzić punktów przeładowania, żeby cokolwiek tym ultem więcej działać. No i tak, mieliśmy tu kilka runek do rozdania, przepraszam, umiejętności, punktów ulepszeń. I tak, dodałem w Illaoi, uderzenie macki zadaje dodatkowo 7 punktów obrażeń. Myślę, że to w sumie będzie spoko, jeżeli idziemy na ilość macek. W Braumie, co ja dodałem w Braumie? Chyba tutaj coś dodawałem. Tak, patrząc po naszej walce z bossem niedawnej w sumie, nie mieliśmy żadnych debuffów, które mogłyby jakoś takie cele właśnie likwidować. Dlatego stwierdziłem, że nakładanie 3 ładunków wstrząsu dla Brauma... No w sumie go jakoś nie znerfi, tak to mogę nazwać, no nie osłabi go w ten sposób, ani go nie ulepszy, więc w razie czego mamy jakiś tam ładunek debuffa, żeby właśnie takich bossów pokonywać. Co do Yasuo. Na Yasuo włożyłem przeszycie. Na uderzenie wichury i w sumie to jest spoko. Dodatkowo... Wiecie, co ja tutaj jeszcze robiłem? Nie pamiętam. Ogólnie Genji pisał, że atakując dwa razy właśnie nawałnicą stali, nakładamy sobie punkty przeładowania. I potem zużywamy te punkty przeładowania na umiejętność uderzenia wichury albo szalająca wichura, już nie pamiętam. W sumie nie wiem, czy ja tutaj nie powinienem przypadkowo nakładać, no ale dobra. Na razie jest tutaj uderzenie wichury. I tutaj masz Genji rację. Tu ci przyznaję rację. Trzeba troszeczkę tego Yasuo ogarnąć, jeżeli chcemy iść tylko i wyłącznie na ultimate i patrzeć jak przeciwnicy umierają, tak to będzie myślę, że w porządku. Myślę, że tak samo będę jeszcze próbował tego Yasuo jakoś zrobić na kryty, tak jak jest normalnie. Mamy na razie 15%, aczkolwiek myślę, że po tym albo następnym odcinku, bo ja w sumie nagrywam to w niedzielę, czyli właśnie dzisiaj, kiedy ten odcinek zobaczycie, dlatego nie będę jakoś się tutaj rozdrabniał. Bo chcę jeszcze ten odcinek dzisiaj wrzucić. Bo mi się już zapas skończył, a po piątkowym streamie całkowicie odeszły mi chęci do nagrywania odcinków. Powiem wam szczerze, że miałem w sumie też już chyba ochotę porzucić to w cholerę, w diabły, aczkolwiek już mi przeszło, więc wracamy do normalnego wydawania odcinków. Dobra, co do miski. Dodaliśmy w miłosne klepnięcie, nałożenie nowego ładunku klepnięcia generuje 5 punktów przeładowania. Oraz ładunek szybkiego kroku za każde aktywne klepnięcie. Szybki krok zwiększa nam tam chyba 5% szybkości, więc myślę, że to jest spoko. Wiecie co jeszcze mnie wkurza w tej grze? Jest tutaj coś takiego jak... Jak... Będzie gdzieś tutaj? Nie będzie gdzieś tutaj, dobra. To wam opowiem ogólnie. Jest coś takiego jak... jakaś regeneracja. Gra nie tłumaczy nam dokładnie czym jest regeneracja. Dlatego, no niektóre tutaj opisy mają jakieś tam bonyfikaty, które nie są wytłumaczone tak naprawdę. Nie wiemy, co to znaczy regeneracja, czy to jest po prostu zwiększenie umiejętności, w sensie szybkości umiejętności, czy przygotowanie, czy co innego. Dlatego będę musiał sobie jeszcze o tym poczytać. No i tak, miłosne klepnięcie wzięliśmy i dwustrzał, który daje nam, jeśli pierwszy strzał zabije cel, drugi strzał gwarantuje trafienie krytyczne. Myślę, że to będzie spoko, jeżeli będziemy mieć kogoś na dobitkę i będziemy zaczynać nowy target. Może to w sumie taktycznie nam fajnie to urządzić. Drugi strzał zadaje dodatkowo 61 punktów obrażeń, więc mamy też szansę, że nie dość, że ten drugi strzał zaatakuje dosyć mocno, to że jeszcze nam w sumie zabije. Więc to jest spoko. Kolejne, pogromczyni serc. Ta umiejętność jest dosyć mocarna, no bo jakby nie patrzeć, zadaje 266 punktów obrażeń, normalnie, a jeśli cel otrzymał klepnięcie, czyli na zwykły strzał, zamiast tego otrzymuje 426 obrażeń. Czyli jakby nie patrzeć, jest to one hit, one kill. Nie doceniałem MF-ki, ale myślę, że może być ciekawie, jeżeli chodzi o to.
Dodatkowo zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 24% przeciwko klepniętym celom, więc to tym bardziej napierdziela. No i właśnie nasze ulepszenie pierwsze to jest to z tym krytem. A drugie, że cel, który jest klepnięty, zostanie ogłuszony, więc to też jest fajne. Co do run. Mieliśmy tu po jednym punkcie i chyba 3 punkty, przepraszam, u MF-ki. Pozmieniałem troszeczkę, bo doszedł nam jeden punkt, więc mogliśmy sobie już wziąć runki na drugim poziomie, jest razem z tymi pierwszymi. Zrezygnowałem Willowi z mocy leczenia o 7,5%. Na rzecz, na koniec walki leczy każdego członka drużyny o 84 punkty zdrowia. To myślę, że może być fajne. Bo tak jak tutaj, no to mamy w sumie... Mamy w sumie tylko takie perki, które są na obronę, no to jest w sumie 15% zwiększenie mocy ataku na jedną akcję, ale to też nie jest jakieś tam gwarantowane. W Braumie również zmieniłem, przepraszam. Wcześniej mieliśmy bodajże te dwa perki, ale to w sumie, no nie używamy zbytnio tych tarcz chroniących od Brauma, no bo wiecie, jeżeli się na nim skupiamy jako tanku, no to w sumie nam nic innego nie jest potrzebne. Dlatego mamy tą tarczkę, którą mieliśmy wcześniej, ale dodatkowo mamy przy krytyku 131 punktów obrażeń walniętych w tarczkę, czyli generuje nam automatycznie tarczkę. Znaczy nie, przepraszam. Inaczej, dostajemy kryta i dostajemy tarczkę, czyli nawet jeżeli nam walną w tą tarczkę, pierwszą początkową krytyka, no to od razu nam nakłada kolejny stack tej tarczki z naszej pierwszej runki, więc też myślę, że jest spoko. Wyjasuło również się zmieniło. Na początku myślałem, że może weźmiemy sobie walkę z 15 punktami przeładowania, ale stwierdziłem, że jednak zostawienie tej 10% szansy na 20 punktów będzie spoko. Zrezygnowałem z mocy ataku o 5%. I za to po prostu wziąłem sobie oszczędzenie energii, czyli przeniesienie 20 punktów przeładowania z jednej walki do następnej. Myślę, że to będzie lepsze niż to, że zaczynamy z 15 punktami przeładowania. Dzięki temu po prostu sobie będziemy przenosić, od razu możemy atakować w sumie przeładowaniem. Szybsze ataki i tak dalej. Na łatwiejszych walkach możemy sobie to generować. W MFC nie widzieliście tego, bo oczywiście ona miała tutaj 3 runy nierozdane, tak samo jak umiejętności. I tak, na uniki nie będziemy szli, bo mamy Brauma. Skraca czas regeneracji o połowę przed zadaniem śmiertelnego ciosu. Czym jest czas regeneracji? Co daje czas regeneracji? Czy to jest, nie wiem, zmniejszenie czasu CC, czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Czyli crowd control, czyli stunów i tak dalej, ogłuszenia. Tutaj mamy szansę na unik 5%, no to by się raczej z tym kombowało, jeżeli byśmy z tego zrezygnowali, no ale to jest 5%. Ona ma uniku 0%, więc 5% to nie jest dużo. To jest raz na 20 ataków, to jest bez sensu. Za to wzięliśmy sobie zwiększoną moc ataku, w ogóle nasza MF-ka ma największą moc ataku, więc największe DPS-y z całej jakby rozgrywki. Zwiększenie szansu na trafienie krytyczne o 5%. Ma 10%, czyli tak samo jak u Yasuo 1 na 10 ataków będzie nam zadawał krytyka. No i zaczynasz walkę z szansą na trafienie krytyczne zwiększoną o 30%, czyli na pierwszą akcję mamy 40% na krytyka, to nie jest źle. Niby mogliśmy jeszcze wziąć to podpalenie, ale to może jak wbijemy już czwarty odłamek run. Dobra kochani, bez zbędnego przedłużania jeszcze zmieniłem troszeczkę nie umiejętności, tylko ekwipunek. Zaupgradowałem łańcuszek na nowym koralowcem, to nam daje obrażenia większe. Zmieniłem trochę zbrojki, no ale mniej więcej zostaje to samo co było. No i MF-ka oczywiście jak najwięcej DPS-a. Więc dobra, kontynuujemy teraz rozgrywkę już, bo się nagadałem przez 9 minut. No to było od cholery. I mamy questa, zbierz załogę MF-ki, tak? Więc myślę, że przejdziemy sobie tutaj, weźmiemy tu książkę, weźmiemy skarb i pójdziemy od razu do haków. Do naszych łotrów, którzy porwali nam sternika. Książka kucharska Torvala, posłowie. Wreszcie udało mi się przekonać Torvala. Mogę spisać część z jego receptur. Trochę mi to zajęło i czeka mnie dodatkowa praca w kuchni, ale Gbur w końcu zaczął gadać. Obiecał, że niczego nie pominie, jeśli na każde z naszych spotkań przyniosę mu kubek grogu. Podpisaliśmy umowę, według której nie mogę wydać tych przepisów ani wykorzystać ich w swoim własnym lokalu aż do jego śmierci. Ale przecież i tak składa się głównie z tłuszczu i pali jak smog, więc nie potrwa to długo. Muszę pamiętać, aby zapytać o następujące przepisy. Kokosowa staryba... Praliny krewetkowe, ryż z bilcz, rozgrzewająca solanka i co najważniejsze tajemniczy sos dusz. Nie mogę się doczekać. Czyli do tego tutaj zbieramy te notatki. Ale jeżeli zbieramy te notatki, to musiało mu się coś stać. O cholera. Dobra, spróbuję Yasuo.
No dobra. A właśnie. Zmieniłem również skina MFC, więc jeżeli wam się to nie będzie podobać, no to po prostu zmienimy na nasze oryginalne. I tak, mamy nowego przeciwnika, sabotażysta, który ma spowolnienie, zmniejsza szybkość o 10% za każdy ładunek. Krótki ląd. Przez przypadek ulega zniszczeniu i zadaje umiarkowane obrażenia magiczne wszystkim postaciom. Można użyć tylko wtedy, gdy jednostka jest podpalona. Przygotowana bomba. Przygotowuje bombę, która wybuchnie przy śmierci, zadając duże obrażenia magiczne wszystkim bohaterom. Aby rozbroić bombę, należy wykonać atak z alei szybkości. Czyli tak. Braum standardowo, prowokacja. Patrzcie na wąsy! Obronimy się, standard. Czy mi się zdaje, czy mi FPS jakoś spadły. I zobaczymy, jak działa to klepnięcie. No tak, powiem wam. No, może być. Tylko tak, on zaraz tu przygotuje jakiś ładunek na naszą trójkę. Czy jest sens atakować tego? No nie zabijemy go tak czy inaczej. Jeżeli to będzie w sumie obrażenie od pocisków, to możemy użyć ściany wichru. Może by tego jasło trochę oszczędzić. Ale wiecie co, nie będziemy się bawić. 104, ładnie. Podoba się? A i to jest podpalenie. Traci za dwa razy. 18 od podpalenia, teraz będzie mógł użyć tej bomby. Cholera, to nie jest dobrze. 97. Z alejki możemy coś zadać. To nie. Będzie się długo ładować, chyba że z alei szybkości, wtedy go zaatakujemy. Ej, to nie jest głupie. Tu zdążymy już mniej więcej coś zrobić. Nie, słowo może już wiadowite ostrze hardych haków napierdzielać. Nie mam całego dnia. Dobra, mrka. Bijem dziadów. 104. Mrka go wykończy, akurat aleja szybkości, więc tam zneutralizuje to wszystko. No dobra, Braum już ma problemy. Teraz będą harde haki atakować. Super umiejętność. Yasuo ma 44 punkty. Zabijemy go w trzech atakach. Yasuo masz 104. Myślę, że nie będziemy marnować sobie przeładowania. Powinniśmy go zabić bez problemu. Przynajmniej taką mam nadzieję. 97, no chyba się przeliczyłem. Chyba się przeliczyłem. Myślałem, że MF-ka będzie miała więcej DPS-a. Ale to będzie 97, czyli 57. Braum tyle nie zada. Chyba nie zada. 122. No dobra. Użyjemy burki. To już Braum powinien zabić. I cyk. Nikt mnie nie zatrzyma. I Yasuo teraz ma 20 albo 40 przeładowania, nie pamiętam już. Które ma przeniesione. Mam 33 punkty, ej. Kolejny? Ej! Co ty masz taki zasięg, koleżko? Teraz spróbujemy MF-ką. No, nie tu już się robi niebezpiecznie. Będzie szybko. Aha, czyli Yasuo przechodzi z 20 punktami. No to jeden atak, no. Dwa w sumie. 60-122. Musimy tego wykończyć, dziada. Krwawienie mu wpadło, świetnie. Nie, koleżanko, ty się nie rozpędziłeś zbytnio. Pytam, ty znów na podpalenie rzuci. Ogryzę twoje kości! Znów wpadnie podpalenie.
Teraz mamy dostępną darmową umiejętność nie. Czyli tak jak myślałem na początku. Genji, wiesz co? Ja zapomniałem wam to pokazać chyba. Ale Yasuo ma coś takiego. Taką specjalną jakby... Specjalny pasek przeładowania. To nie jest przeładowanie, aczkolwiek... tak jak mniej więcej ta tarczka Yasuo w LoLu. Czyli czym więcej chodzisz, tym sobie to ładujesz, nie? I dopiero chyba po jednym albo dwóch atakach możemy użyć darmowej umiejętności. Zmierzę z ostrzem! 62, ładnie. To się nie zestarzeje. A był krytyk? O, podpalenie jest naprawdę wkurzające. Ale i tak musimy użyć jakiegoś szybkiego strzału. 100 punktów, to myślę, że akurat. Nie zdążę chyba zaatakować. Jeszcze szansa na trafienie krytyczne, świetnie. No to Braum, ty się bronisz, bo ty zaraz dostaniesz hity. Pięknie. O kurcze, ale to było piękne. Czyli jednak te runki, które zrobiłem na MF-ce, dosyć fajnie się kombują. No i teraz się zastanawiam, czy brać Yasuo, czy brać MF-kę. MF-ka też fajnie walczy. Ja ją naprawdę w ostatnim odcinku bardzo niedoceniłem. No właśnie, i jeszcze nie mamy darmowej umiejętności. Więc Yasuo jest niestety... Więc w sumie tą runkę, którą wziąłem na Yasuo z tym przechodzeniem... przechodzeniem przeładowania wcale nie jest dobre. Bo i tak musimy dwa ataki wykonać, żeby mieć darmową umiejętność. Mam cię! Braum dostał trochę po tyłku. Ale tak, teraz będzie nasza trójka atakować, więc myślę, że możemy ich nawalać. Teraz będzie MF-ka, będzie MF-ka. Czyli robimy natychmiastowe, bo to i tak już nie ma znaczenia. No i Yasuo robi ulta. Zobaczymy naszego overkilla. Zmierz się z nawałnicą! Zobaczymy, Genji, czy miałeś rację. Do 40 punktów przeładowania. 473, no... Żadna radość. Miałeś rację, bo to więcej zadaje, aczkolwiek powiem ci szczerze, że nie sądzę, żeby to było aż takie OP, jak myślałem na początku. Czyli sam fakt tego, że Yasuo jest taki mocny. Więc... Z bólem serca, gdzie to możemy to w ogóle zmienić? Ej, nie wiem, gdzie to możemy zmienić. Tu? Nie, M to mapa. Bestiariusz, dziennik, wędkowanie. Umiejętności. Zobacz ulepszenia? A, to pod tym... Kurde, czy ja anulowałem coś? Oczywiście, że tak. Nie wiem, co ja wtedy brałem, chyba to... Nie, chyba nie to. Chyba to brałem. Dobra. Tylko jak zmienić nasz skład? Muszę to chyba zrobić przy... Nie wiem, miałem jeszcze tu dojść. Muszę to zrobić chyba przy ognisku, wiecie? Może przydałoby się to miejsce udekorować? Masz jakiś pomysł? Myślałem o jakiejś górze, tutaj. Odrobinie śniegu tam. Aj, tęskni ten nasz Braum, tęskni. Łańcuszek awanturnika, trochę esencji. Jański pierścień. Potem sobie poprzeglądamy to jeszcze. No dobra, wiecie co, pójdziemy sobie jeszcze zmienić tą naszą drużynę. Rezygnuję na razie z Yasuo, zobaczymy ile oi, bo potrzebujemy leczenia. Yasuo jest fajny, ja nie mówię, że nie, ale... No MF-ka jakoś mi się teraz bardziej przypodobała. Pocznij, wybierz członków drużyny, tak. Czyli możemy to robić tylko i wyłącznie tu. Rezygnujemy z ciebie, bierzemy Illaoi. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Na razie robię taki rekonesans, które postacie najbardziej mi pasują do talii. I tak, czy my tutaj idziemy dobrze? Idziemy dobrze. Ale wiecie co? Nie będę nam tego przedłużał, po prostu i tak tu już chodziliśmy, więc zobaczymy się za chwilę, jak tam przejdę.
Okej, kochani, jesteśmy już przy gondoli. Musimy wynająć gondolę do magazynu, żeby tam dojść. I tu jest magazyn hardych haków, więc od razu sobie tam przejdziemy. I zastanawiam się, czy by nie uleczyć naszej ekipy trochę. Przynajmniej jakiś taki mały eliksir. Może ten? Ale Eloy ma full HP. 63, 369, matko boska, ile to ma? Ale to jest grupowy, nie chcę tego. Chcemy Ibraumowi. Kurde, wziąłem średni eliksir grupowego uzdrowienia, boże, jestem tępy, naprawdę. To stąd działają harde haki. To jedno z takich miejsc. Niezbyt imponujące. Latają się między sobą i próbują się pozbierać, odkąd Gangplank został usunięty. Oj, MF-ka cię boli strasznie ten Gangplank. Koszmarny hak. Chirurg powiedział, że mam wszystko spisać, a potem wyrzucić. Nadać obawom kształt, a potem pozwolić im odejść. Spróbuję wszystkiego, byle szaleństwo nie przejęło nade mną kontroli. To był koniec długiej wędrówki. Do portu w Bilgewater przybyliśmy 4 okrętami. W ostatniej chwili zaskoczył nas sztorm, a my przygotowaliśmy się na najgorsze. Mroczne fale były wysokie i mroźne, jednak prawdziwe zagrożenie rozświetlił dopiero nagły grom. To był morski gigant odziany w żelazo. Nikt inny go nie widział, tylko ja. Oczy tego potwora lśniły jak tlący się węgiel. Potem strzaskany został pierwszy ze statków. W sam środek kadłuba nocnej wichury wbił się olbrzymi hak. Okręt pękł na 2 części z donośnym hukiem. Potem nastała panika. Straciliśmy jeszcze 2 jednostki. Ci, którzy ocaleli, ruszyli do szalup, zostawiając rannych na pokładzie. Dało się usłyszeć ich jęki, gdy znikali wśród szalejących fal. Przysięgam na jedynego syna. Już nigdy nie wyruszę w morze. Na morze. No ale dobra, przeczytałem w morze. Nie mogłem tutaj się uleczyć, kurde. Aj. Jest niedziela. W sumie południe. Proszę, proszę, Sarah Fortune, pani Bilgewater we własnej osobie. Co takiego cię sprowadza w nasze skromne progi? Wie się nieść, że jakiś tchórz uprowadził członka mojej załogi. Mógłbym się domyślić, że stoisz za tym, że stoi za tym ty i ta twoja żałosna załoga, Jet. Masz spore ambicje, ale powinieneś wiedzieć, że ze mną się nie zadziera. A ty najlepiej powinieneś wiedzieć, że nie lekceważy się hardych haków. Bądź rozsądna, a rozwiążemy tę sytuację. Jeżeli Grahamowi spadł z głowy chociaż jeden włos, a kto powiedział, że w ogóle go zobaczysz? Otworzyć ogień. Oho. A to co? Wygląda na jakąś broń hextechową. Nie chciałabym, żeby nas dorwali na otwartej przestrzeni z tym ustrojstwem wyzerowanym prosto w nas. Ci ludzie są słabi bez technologii. Nie mają zamiaru szlifować żadnych innych umiejętności. Tak czy inaczej, wygląda na to, że za zasłoną jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej tyle. Musi być sposób, żeby się do nich dostać. Dawać. Oho, no to kolejny... Kolejny, że tak powiem, rodzaj przeszkadzajki. Strzelaj, strzelaj. Rabunek Janitorio. Wiem, że czytanie nie jest twoją mocną stroną, dryblasie, więc skup się. Po pierwsze, dostań się do jubilera Janitorio, przy ulicy Wielorybników. Idź tam w nocy i skorzystaj z tylnego wejścia. Właściciel mieszka piętro wyżej, więc musisz się streszczać. Nie przejmuj się hałasem. Po drugie, ukradnij coś. Cokolwiek, to bez znaczenia. Po trzecie, wyłam zatrzask z okna przy drzwiach. Skorzystamy z tego następnej nocy, gdy przyjdziemy po prawdziwy łup. Otrzymasz połowę tego łupu. Dalton. O, dobra, czyli wiemy, że ten laser, jak jest skierowany na nas, to jest problematyczny. Ale przy zasłonach w sumie nie ma problemu. No i tak, oni są połączeni, cholera, więc będziemy mieć dosyć sporo walk. Chyba dałem klepnięcie komuś, prawda? Kolejny dzień, kolejna walka. Nie dałem klepnięcia. Okej, co to mu dało? Zwiększenie szansy na trafienie? Nie. Działko strażnicze. Spróbuję uciec i wezwać posiłki przy niskim poziomie zdrowia, czyli musimy ich kończyć szybko. MFK, to będzie twoje zadanie. I muszę się streszyć, bo już mam 5 minut. Uderzenie macki. Okej. 10 punktów przeładowania, 50% szans na przywołanie 2 macek. Ja bym tych dziadów lekko poobijał.
Dobrze. Barw Brauma, spoko. I wiecie co? MF-ka tam ma chyba 100 ileś punktów. Jeżeli dobrze to rozegramy, to pozbędziemy się od razu tej dwójki. Walniemy to w ten sposób. 77. I teraz MF-ką walniemy dwustrzałę. Kurde, nie zdążymy. Zaatakowałem dwa razy. Przeliczyłem się. Ale równie dobrze, możemy po prostu spróbować tego. A co, mi tam, próbujmy. No i nie wyszło. Kolejnego wroga mniej. Nie wyszło tak jak chciałem. 77 akurat, pozbędziemy się jej. Ale kurde no. Wolałbym jej się nie pozbywać w tej chwili. Wolałbym walnąć się MF-ką. Nie krytyczne jeszcze. Dobra, oni będą atakować wszystkich, rozumiem? Czy oni będą już uciekać? Kurde, nie wiem. Dobra, robimy to w ten sposób. MF-ka, nie zawieź mnie, proszę. I nie zawiedziesz mnie, kochana, nie zawiedziesz mnie. Walimy dwustrzał. Pięknie. I żadnych posiłków nie było. O, i mamy heala. To jest świetne. To jest serio świetne. Ten heal na końcu jest naprawdę świetny. Nie było żadnych posiłków, co jest najlepsze. Tylko tak, co ma MF-ka? Bo ja w sumie nie zauważyłem tego chyba. Albo nie przeczytałem. Loch. Drakoświeży pocisk za ten zaobrażenia, który rykoszytuje, by trafić kolejnego pobliskiego przeciwnika. To nie jest dobre dla nas. Wolimy MF-kę. Tfu, Iloi. Jeszcze jedna walka może. Tak na szybciorka. Każdy jest bezpieczny. Obrażenia w lochu wpadły. Oni są dosyć mocarni, jeżeli chodzi o to. Oni chyba albo truciznę, albo krwawienie zadają, już nie pamiętam. Ale chyba truciznę. Tak, ja tylko to ostrze zresztą. Ej, a czy my nie daliśmy perków, że mają zadać więcej te maski? Nadal liczę na MF-kę, która walnie klepnięcie. I w następnym ataku walnie... Tak, trucizna. Walnie znów naszym... No, przeskakującym pociskiem. Spore to DPS-y masz. 40 trucizny, ja pierdzielę. Broń się chłopie, broń. Iloi teraz może walnąć z tym swoim pseudo-ultem. Aleja, dwustrzał, równowaga. Akurat będzie za darmo. Myślę, że nawet z Alei mocy możemy walnąć. No, myślę, że tak. Iloi również walni sobie srogą lekcją. Tylko tak, czy my zdążymy? Zdążymy. Więc lepiej walnąć sobie już z Alei mocy. Kolejna trucizna. Kurde, razy 6. Ale to mnie zaboli. Fajna jest ta MF-ka, boże. To jest piękne, co on odwala. Dobra, 62. Może Iloi. Kurde, 8 HP. Ale maski dobiły. One walą po 28 teraz, dobrze widziałem? Ej, to nice. Naprawdę nice. Dzięki tobie w sumie, Genji. Pomyślałem trochę nad tymi runami i naprawdę mi się to przydało. Bo ten team teraz lepiej wali znacznie. Dobra kochani, ale tutaj to my sobie już skończymy. Dzięki wielkie, że dzisiaj byliście. Pamiętajcie o subskrypcji i ocenie filmów. No i myślę, że w sumie taki maraton sobie zrobimy z tym Reinet Kingiem. Bo zauważyłem, że wy nie lubicie oglądać jakichś tam indyczków.
przynajmniej jeszcze nie, póki jest was mało. Tak więc do zobaczenia już w poniedziałek w następnym odcinku. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!